zaśpiewam parę piosenek z programu Za niepodległość i Solidarność. To jest program, który specjalnie powstał na 30. rocznicę stanu wojennego i na obchody organizowane przez Stowarzyszenie 13 grudnia. Między innymi przez prezesa tego stowarzyszenia, obecnego tutaj Sławomira Karpińskiego. Ja go może poproszę na scenę. Sławek, chodź. Ten program był prezentowany na wieczornicy w Sanktuarium Narodowym u Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Nie wiem, czy może część Państwa tam była 12 grudnia. I później jeszcze parę piosenek powstało i tak jest program. Ale namówiłem też Leszka, żeby Państwu coś przypomniał ze starego repertuaru. Myślę, że spełni też i to oczekiwanie Państwa. To tyle. Proszę wybaczyć, ja będę miał trochę tremy, ja teraz bardzo rzadko od wielu lat grywam. 15 lat temu nagraliśmy z Pawłem Piekarczykiem, obecnie znanym bardem Gazety Polskiej, taki program Śpiewnik Oszołoma. Zagraliśmy wiele koncertów jako bardowi Ligi Republikańskiej, a później jakieś 10 lat temu wycofałem się z przyczyn osobistych z grania. Teraz grywam bardzo rzadko, dlatego jest to dla mnie duże przeżycie, że się mogę z Państwem spotkać, bo jak praktyka czyni mistrza, ja tej praktyki mam teraz mało, więc proszę mi wybaczyć potknięcia, dobrze? Mogę na Państwa liczyć? Dziękuję. Piosenka otwierająca program Prośba o prawdę. Prawda jest nam bardzo potrzebna, tej prawdy cały czas brakuje w Polsce, a prawdy dotyczącej rozliczenia komunizmu i stosunku do tego ustroju i do ludzi tworzących ten ustrój, a także do ludzi winnych za zbrodnie tego ustroju. Prośba o prawdę. To nie jest tylko smaku kwestia, idąc z postępem ramię w ramię, trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba historię lat niedawnych badać z odwagą dociekliwą, bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość, bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Trzeba ustalić sprawców zbrodni z lat marksistowskiej zawieruchy, bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy, bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Gdy barykady obie strony chcą być mieszone jedną miarą, musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Niełatwo pieśnią dziś wyrazić tamten stan bólu i goryczy, lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Bez prawdy nie ma przebaczenia.
Bez prawdy nie ma wyzwolenia. Piosenka Tamte lata, dotycząca takiego krótkiego podsumowania komunizmu ze wskazaniem na to szczególne wydarzenie, które miało miejsce i które ten komunizm przełamało, czyli na sierpień 80, który tym się różni od innych zrywów w dziejach Polski, że stworzył jedną wielką trwałą jakość, czyli niezależny ruch społeczny Solidarność, absolutny ewenement w środkowej Europie i wschodniej Europie oczywiście, komunistycznej. Tamte lata. Zginęło nas 5 milionów w II wojnie światowej. Potem nam Zachód nie pomógł i w podległości nowej przyszło nam tkwić jeszcze długo pod stropem z czerwonych gwiazd. Stalinizm nam karki ubiął, mordując najlepszych z nas, mordując najlepszych z nas. W nowo skrojonych granicach, w absurdalnym systemie, przy władzy, nadużyciach i z lękiem o istnienie, tak żyliśmy niewidoczni w sypialniach szarych miast, aż bunt robotników stoczni wyrwał z apatii nas, wyrwał z apatii nas. I szliśmy polskimi drogami od Gdańska do wolności. Dziś nie ma już, kochani, tamtej Solidarności. I nawet jej kolebkę w bankruta zmienił czas, a polityków lepkie słowa znów zwodzą nas. Słowa znów zwodzą nas. I jest nam coraz trudniej, aczkolwiek mniej boleśnie, wspominać polskie grudnie, czerwce, sierpnie i wrześnie, bo coś się z nami stało ze zmianą ustroju wraz, że pamiętamy tak mało z lat, gdy gnębiono nas, z lat, gdy gnębiono nas. Bo coś się z nami stało ze zmianą ustroju wraz, że pamiętamy tak mało z lat, gdy gnębiono nas, z lat, gdy gnębiono nas. Najważniejsza rzecz w dziejach Polski, w dziejach zresztą każdego narodu, każdego państwa jest pamięć. I jest coś takiego jak taka choroba niepamięci współcześnie, ale my w Polsce nie powinniśmy na tę chorobę zachorować. Znaczy, no chorujemy, ale powinniśmy się z niej jak najszybciej wyleczyć, gdyż my przetrwaliśmy te lata niewoli i wielu dziesiątek lat niewoli właśnie dzięki pamięci, tradycji, którą pielęgnowaliśmy. I właśnie ten program, który teraz Państwu śpiewam, jest temu poświęcony, przywołuje rzeczy dawne, nawet nie tak dawne, bo sprzed kilkudziesięciu lat, 30 niemalże, ale zapomniane. Piosenka WZZ. Wiecie Państwo, co to było WZZ? Wiecie, Wolne Związki Zawodowe. Niedawno taki jeden z moich kolegów zapytał się, o czym ty śpiewasz piosenkę? Przecież powinieneś to umieścić w latach 80. Wolne Związki Zawodowe. Kolega z wyższym wykształceniem, polska inteligencja, nie wiedział nawet, że coś takiego istniało. Dlatego powinniśmy o tym pamiętać. Ja napisałem piosenkę dedykowaną założycielom Wolnych Związków Zawodowych ze szczególnym uhonorowaniem pana Wyszkowskiego, pana Gwiazdę i oczywiście świętej pamięci Annę Walentynowicz, którą miałem osobiście przyjemność znać i to jest naprawdę wielka strata. Po prostu odeszła prawdziwa legenda Solidarności, prawda? I nie da się jej zastąpić żadną inną.
Na Śląsku kilku takich było, kilkudziesięciu na wybrzeżu, co czując, że w gierkowskim raju trudno po ludzku żyć. Zrobili związki, w których siłę z początków partii nikt nie wierzył, a gdy nadeszła fala strajków, rząd nie poradził nic. Obrona praw obywatelskich, opór na miarę możliwości łączyły zbuntowanych ludzi, zdolnych prostować grzbiet. I nie debaty salonowe dały początek solidarności, lecz wolne związki zawodowe, a w skrócie WZZ. Wybuch stanowił kwestię czasu, kryzys narastał, gniew narastał i było jasne, że ktoś musi zostać motorem zmian. Więc na wybrzeżu się skrzyknęli Wyszkowski, Sokołowski, Gwiazda, a potem dołączyli inni i powstał działań plan. Obrona praw obywatelskich, opór na miarę możliwości łączyły zbuntowanych ludzi, zdolnych prostować grzbiet. I nie debaty salonowe dały początek solidarności, lecz wolne związki zawodowe, a w skrócie WZZ. Pragnęli tylko demokracji prawdziwej, nie socjalistycznej. Bezpieka ich szykanowała, śledziła każdy krok, bo wszystkie niezależne gesty miały znaczenie polityczne, aż przyniósł krótki stan wolności, 80. rok. Obrona praw obywatelskich, opór na miarę możliwości łączyły zbuntowanych ludzi, zdolnych prostować grzbiet. I nie debaty salonowe dały początek solidarności, lecz wolne związki zawodowe, a w skrócie WZZ. I nie debaty salonowe dały początek solidarności, lecz wolne związki zawodowe, a w skrócie WZZ. Sierpień 80. Piosenka o strajku sierpniowym. Nie muszę chyba Państwu mówić, to jest bardzo zaprawiona publiczność, od czego się strajk zaczął, prawda? A zaczął się od pani Anny Walentynowicz, bo ją jakiś komunista chciał wyrzucić z pracy. I doszedłem do wniosku, że gdyby nie pani Anna Walentynowicz, to być może by w ogóle tego sierpnia i tych wolnych związków nie było. Piosenka Sierpień 80, czyli o pani Annie. Obywatelka Anna Walentynowicz proszona jest do kadr. Koniec z zakłócaniem porządku bezkarnie. Po przepracowaniu w stoczni prawie 30 lat zostaje obywatelka zwolniona dyscyplinarnie. Kiedy dyspozycyjny kacyk na dyrektorskim stanowisku wyrzucał panią Annę z pracy, nie podejrzewał, jak to wszystko dla samej góry nieszczęśliwie skończy się w bliskiej perspektywie. Na wieść o losie Suwnicowej stocznia stanęła w jej obronie. Zaraz wybuchły strajki nowe w Gdańsku, Szczecinie, a na koniec 3/4 kraju strajkowało, a to wstrząsnęło partią całą. Stoczniowcy sierpnia 80, przed wami czapki z głów. Niech historycy o was piszą, nie szczędząc ciepłych słów. Nie szczędząc ciepłych słów. Zwalnianie przed emeryturą jest draństwem godnym potępienia przez błąd kacyka. Politbiuro poczuło, że się trzęsie ziemia. Stoczniowcy ogłosili światu 21 postulatów. A było tam i o cenzurze, i o reformie służby zdrowia, i o tym, by nie więzić dłużej za nieprzychylne władzy słowa. Lecz postulatem pierwszoplanowym był punkt o wolnych związkach zawodowych. Stoczniowcy sierpnia 80, przed wami czapki z głów. Niech historycy o was piszą, nie szczędząc ciepłych słów.
nie szczędząc ciepłych słów. Tak doświadczeni robotnicy przez grudzień sprzed 10 laty, wiedzący, że nie na ulicy za krzywdy szuka się zapłaty, z protestem zdyscyplinowanym nie wychodzili poza bramy. Stolicy biuro polityczne zbierało się codziennie, żeby rozwiązać problem strategicznie, nie drażniąc Moskwy bez potrzeby. Szczególnie, że zachodnie stacje śledziły w Polsce sytuację. Stoczniowcy sierpnia 80, przed wami czapki z głów. Niech historycy o was piszą, nie szczędząc ciepłych słów, nie szczędząc ciepłych słów. Dni kilkanaście trwały targi, a cały kraj nadstawiał ucha. Władza na robotnicze skargi pozostawała najpierw głucha, zaś reżimowi dziennikarze zakłamywali obraz zdarzeń. Ale nastąpił w końcu przełom, rząd z Polakami się dogadał. Ekipę Gierka w pień wycięło, układ warszawski drgnął w posadach, a wszystko to, bo jakiś kacyk wyrzucał panią Annę z pracy. Stoczniowcy sierpnia 80, przed wami czapki z głów. Niech historycy o was piszą, nie szczędząc ciepłych słów, nie szczędząc ciepłych słów. Powinniśmy wielki szacunek sierpniowi 80, ale był też stan wojenny. I stan wojenny, który przyszedł, był absolutnym złamaniem prawa komunistycznego, który wtedy obowiązywał. Stąd powstała piosenka o złamaniu konstytucji. Nie tak dawno, zresztą okazało się już oficjalnie, że stan wojenny był po prostu nielegalny. Po 30 latach lepiej późno niż wcale. Złamanie konstytucji. Polska Ludowa miała skrojoną na wzór sowiecki konstytucję ustanowioną za Stalina, a potem nowelizowaną, która pomimo pochodzenia i oczywistych wad w konstrukcji dawała szansę systemowym, kontrolowanym zmianom. Lecz od powstania Solidarności MON z MSW kreśliły plany, żeby wprowadzić stan wojenny, gdy przyjdzie odpowiednia chwila. Breżniew miał pewność, że Jaruzelski jest całkowicie Moskwie oddany i że z kosztowną interwencją Kreml się nie musi wysilać. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych. ZOMO, godzina milicyjna, poległy górników mogiły. Gdy o północy SB z milicją rozpoczynały aresztowania działaczy związku przebywających w swoim rodzinnym otoczeniu, skuwając ręce kajdankami i wyłamując drzwi w mieszkaniach, to fasadowa Rada Państwa zebrała się na posiedzeniu. I wprawdzie trwała sesja Sejmu, lecz stan wojenny zatwierdzony został dekretem Rady Państwa na twardy rozkaz generała. Jedynie Ryszard Rajf-Paksowiec powiedział nie, co z jego strony było odwagą, która łamania praw konstytucji nie zatrzymała. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany
narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych. ZOMO, godzina milicyjna, poległy górników, mogiły. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych. ZOMO, godzina milicyjna, poległy górników, mogiły. Trzeba pamiętać, że zamach stanu był nielegalny. Nawet wobec komunistycznego prawa. I stale o tym przypominać, bo to się przyda, jakby trzeba było jeszcze sądzić kiedyś ludzi za to winnych. Mam nadzieję, że ze skutkiem. Bo nie wszyscy siedzą na ławie oskarżonych. Stan wojenny, zamach stanu. To jest troszeczkę żartobliwa piosenka. Taka tragikomiczna w zasadzie. Z pierwszego dnia stanu wojennego, czyli opis, co się działo w niedzielę. Zamachy stanu, rzecz nie nowa, najlepiej przeprowadzać w zimie. Ci, których trzeba aresztować, siedzą w mieszkaniach przy rodzinie. Ewentualnie na zebraniach, więc łatwi są do zatrzymania. Na zamach dobra nocna pora, bo mrok ukryje czyny krwawe i nikt nie spyta dyktatora, czy postępuje zgodnie z prawem. A jeśli nawet o to spyta, to pożałuje, no i kwita. Zamachy stanu oczywiście warto obmyślać w wąskim gronie, by ci, co są na czarnej liście, nie czuli, że ich rychły koniec. A uderzając z zaskoczenia, łatwo się rzeczywistość zmienia. Tak też postąpił wódz generał w 81 roku. Długo się do działania zbierał, ale osiągnął efekt szoku i w jedną noc dokonał czystki po miastach i mieścinach wszystkich. Czołgi stanęły na ulicach, trwale zamilkły telefony i psy jedynie do księżyca były przy budach ośnieżonych. Kto doznał załamania zdrowia, i tak nie wezwał pogotowia. Rano nie było teleranka, ani niedzielnej mszy radiowej. Zmarznięci ludzie na przystankach wbijali wzrok w wozy bojowe albo czytali tekst obwieszczeń, ciekawi co nastąpi jeszcze. A to wybuchła tylko wojna domowa polsko-jaruzelska, którą ekipa kremlobojna i w swej istocie niszczycielska wypowiedziała, by ocalić rozkładający się socjalizm. Podobno dało się w ten sposób uniknąć wejścia wojsk sowieckich i zmienić groźny stan chaosu, władz milicyjny i esbeckich, choć Moskwa wejść nie była w stanie pod wpływem strat w Afganistanie. Gwałt na narodzie, uczyniony rodzimym wojskiem i służbami, miał same złe dla kraju strony. Ale wolności duch nie zamilkł i powstał wielki ruch oporu, dowód odwagi i honoru. I powstał wielki ruch oporu, dowód odwagi i honoru. To była wojna na rozkaz generała. Poczuł generał, że jak za Hitlera Polska konspirowała. Bibuła z podziemia, ulotki w kieszeniach, na taśmach Kaczmara koncert. Protesty uliczne na murach kotwice Solidarności Walczącej. To była wojna na rozkaz generała. I poczuł generał, że jak za Hitlera Polska konspirowała. Po latach, gdy
miał swe racje, ogłaszał. To dziwił się biedak, że sprawy się nie da załatwić zdawkowym, przepraszam. To dziwił się biedak, że sprawy się nie da załatwić zdawkowym, przepraszam. Bardzo gorąco jest. Nie będę Państwa długo trzymał. Państwo tu już długo siedzicie chyba dzisiaj, prawda? No, trochę. No nie wiem, bo ja już trochę, wiecie, tutaj grzeję jednak. Ci aktorzy to wspaniali ludzie, co przede mną występowali, bo naprawdę tu jest upał. Pełen profesjonalizm. Czwarty Departament MSW. Wiecie Państwo, czym się zajmował Czwarty Departament MSW? Czy muszę mówić, czy nie muszę? Nie muszę, prawda? To był taki departament, który odpowiadał za Kościół i urabiał Kościołowi złą opinię w społeczeństwie, jeżeli w ogóle to było można urobić. Natomiast posuwał się też do akcji terrorystycznych, szantażu, a nawet morderstw. Dlatego powstała piosenka Czwarty Departament MSW. Funkcjonariusze SB w departamencie czwartym produkowali co dzień kościoła czarne karty. Przełożeni ich nieraz moralnie doszkalali. Religia opium dla mas, a wieczny jest socjalizm. Religia opium dla mas, a wieczny jest socjalizm. Kto, kiedy, z kim i gdzie ustalali zawzięcie? Funkcjonariusze SB w czwartym departamencie, bo wyliczyli sobie ze statystycznych danych, że co dwunasty obiekt może być pozyskany, że co dwunasty obiekt może być pozyskany. Były to bądź, rozwiązania sowieckie, że musiał każdy ksiądz mieć założoną teczkę, a metody wiodące to świecka agitacja, wyśmiewanie wierzących i krzyża profanacja, wyśmiewanie wierzących i krzyża profanacja. Wszystkiego próbowano, by ateizm zwyciężył. Straszono, opluwano i mordowano księży. Dziś wielu źródeł brak, bowiem pochłonął ogień. Tomy esbeckich akt, dowodów walki z Bogiem. Tomy esbeckich akt, dowodów walki z Bogiem. Jedynie świadomość przeraża, że historia się powtarza, że historia się powtarza, że historia się powtarza. Piosenka o Solidarności Walczącej była to organizacja, która powstała w czasie stanu wojennego, jako sprzeciw wobec takiej ugodowej, zachowawczej polityce Związku Zawodowego Solidarność, tym takim strukturom legalnym we Wrocławiu, znaczy legalnym, półlegalnym, nielegalnym, ale takim oficjalnym, założył ją z przyjaciółmi Kornel Morawiecki jako formę walki, walki bezpośredniej, nawiązanie do tradycji Polski podziemnej, do Armii Krajowej. Może nie wprost, nie aż takimi metodami walki, ale takiego czynnego, otwartego sprzeciwu, a nie polityki jakiejś takiej spokojnej, ugodowej, zachowawczej. Solidarność walcząca. Stateczni ugodowcy radzą, by się gwałtownych działań lękać i dążyć do dialogu z władzą, która krew ofiar ma na rękach. Lecz romantyczni niepokorni
grę podejmują niebezpieczną. Uznając, że w realiach wojny otwarta walka to konieczność. I Morawiecki miał tę pewność, że młodzi się do walki karną o niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą solidarną. O niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą solidarną. Nawet najgorsza dyktatura nie może przecież trwać bez końca. Kto bierny jest, ten mało wskóra. Kto walczy, ten tyranów strąca. I tak podjęła walki trud, wpisana w radykalny nurt Solidarność walcząca. Moralnych argumentów siła bywa tłuczeniem głową w beton. Nieraz historia potwierdziła skuteczność radykalnych metod. Czasami twarde stanowisko wroga skutecznie zbija z tropu, bo nawet ryzykując wszystko, warto manifestować opór. I Morawiecki ryzykował, gdy przeciw władzy szedł czerwonej, za co go reżim obdarował paszportem tylko w jedną stronę. Za co go reżim obdarował paszportem tylko w jedną stronę. Nawet najgorsza dyktatura nie może przecież trwać bez końca. Kto bierny jest, ten mało wskóra. Kto walczy, ten tyranów strąca. I tak podjęła walki trud, wpisana w radykalny nurt Solidarność walcząca, solidarność walcząca. To jest zawsze ten dylemat, czy walczyć, czy czekać. Czy lepszy był hrabia Wielopolski, czy powstańcy, prawda? My Polacy stajemy przed takimi wyborami, ale myślę, że jednak serce romantyczne wielu z nas jest, prawda? Sam na to dowód jest to, że tu jesteśmy, prawda? Cały czas toczy się spór na temat komunizmu. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, ponieważ był to ustrój jednoznacznie zbrodniczy, ale są środowiska, które próbują relatywizować. Mówią, że to, co było po wejściu armii sowieckiej w 1945 roku, to była wojna domowa, a nie walka Polaków o niepodległość, walka żołnierzy wyklętych o niepodległość. I mówią, że Polska Ludowa miała dobre strony i relatywizuje się te kwestie. I dlatego powstała piosenka Spór o ocenę, gdzie wyraziłem swój stosunek osobisty do kwestii oceny ustroju komunistycznego, ustroju totalitarnego, jako pewnego modelu sprawowania władzy. Pomijam tutaj kwestie pewne socjalne, bo rzeczywiście na temat modelu gospodarczego, pewnych rozwiązań socjalnych, przyjaznych ludziom można dyskutować. Natomiast to, że komunizm był ustrojem zbrodniczym, terrory absolutnie totalitarnym, to nie powinno ulegać wątpliwości. Powinien zostać absolutnie potępiony. Spór o ocenę. Choć dawno zburzono berliński mur, lata minęły od ludów jesieni, wciąż o komunizm toczy się spór. Relatywistów zawodzi chór, że Polskę Ludową trudno ocenić. Lecz ja wątpliwości nie mam i już, jak złym doświadczeniem był ten chory system. Wojska sowieckie stały
tuż, tuż. Partia przemocą trzymała rząd dusz, a idol jej Marks był antychrystem. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną dzierżyła kilka dziesięcioleci, ustrój tysiące ofiar pochłoną, starych i młodych, kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie, i to jest prawda o komunizmie. W najprostszym podziale na dobro i zło wiadomo, po której komunizm był stronie, jak wielu ludzi do więzień szło za kardynalny w tych czasach błąd stawania w prawdy obronie. I chociaż czasem przychodzi myśl, że ocen zbyt ostrych się trzeba obawiać, bo można na oszołoma wyjść, ja twardo komunizm nazywam dziś systemem zbrodni, złodziejstwa, bezprawia. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną dzierżyła kilka dziesięcioleci, ustrój tysiące ofiar pochłoną, starych i młodych, kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie, i to jest prawda o komunizmie. W kraju, gdzie władza flagę czerwoną dzierżyła kilka dziesięcioleci, ustrój tysiące ofiar pochłoną, starych i młodych, kobiet i dzieci, a reszta żyła w brudnej szarzyźnie. I to jest prawda o komunizmie, i to jest prawda o komunizmie. To były piosenki z nowego programu, nie wszystkie, tylko część, ale na prośbę Sławka, jeżeli państwo wytrzymacie, zaśpiewam dwie piosenki sprzed lat. Dobrze? Mogę? Zaśpiewam piosenkę na dwudziestolecie Solidarności, która powstała. Wykonywałem ją na obchodach w Gdańsku na zaproszenie Mariana Krzakleskiego na głównych obchodach. No i część osób, jak wyszedłem śpiewać, wyszła. Nie będę wymieniał kto, ale można się domyśleć. Wierzę w Solidarność. Piosenka z 2000 roku. Długą listę mam zastrzeżeń do tych, których strach ogarnął, ale mimo wszystko wierzę w święte słowo Solidarność, etos walki upadł nisko, kto bez słów nadstawi głowę. Ale wierzę mimo wszystko w rację Polski posierpniowej. Pewne jest, że lewa strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas, nie powróci noc czerwona. Kryzys na wsi i w przemyśle, powódź wódki w domach wielu, a ja mimo wszystko myślę, że to skutki PRL-u. Handel prawdą za pieniądze, rewia chamstwa i cynizmu, a ja mimo wszystko sądzę, że to skutki komunizmu. Pewne jest, że lewa strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas, wolny kraj należy do nas, nie powróci noc czerwona. Pozwalamy rosnąć murom, znów zdradzono nas o świcie, lecz istnieje rzecz, za którą wielu zapłaciło życiem. Pozostała przecież pamięć grudnia dni w obozach karnych i na Boga nikt nie złamie nas naprawdę solidarnych. Pewne jest, że lewa strona ludzi prawych nie pokona. Wolny kraj należy do nas,
Molkaj należy do nas, nie powróci noc czerwona. Nie powróci noc czerwona. Nie powróci noc czerwona. I na zakończenie piosenka, która jest pastiszem ze znanej pieśni ukraińskiej, której refren, piosenka jest sprzed kilkunastu lat, z 98 roku, ale jej refren koresponduje z taką akcją, która teraz ma miejsce. Zresztą państwo chyba rozpoznacie, jaką akcję chodzi. PRL kłamstwami karmił o Ludowej Gwardii Armii, choć zmieniły się układy, jeszcze są po ruskich ślady. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika. Goń, goń, goń. Po miasteczkach i dzielnicach czasem trafi się tablica, że tu sztab był PPR-u, albo że nocował Bierut. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika. Bolszewika, goń, goń, goń. Raz w Grodzisku lub w Grudziądzu zobaczyłem szyld z Mosiądzu, że z fornalską gośką słodką konspirował sam Nowotko. Co na imię miał Marceli, lecz go wnet Mołojce wzięli, albo to był Bierut Bolek, ja tam wszystkich ich nie wolę. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika. Goń, goń, goń. Mówią, że to wspólne dzieje, niezależnie skąd wiatr wieje, a ja się nie będę chamił z moskiewskimi łachudrami. Jest zasadą oczywistą, by nie wierzyć komunistom, chyba poprze mnie publika, okupanci precz z pomnika. Albo nawet okupanci do śmietnika. Historii oczywiście. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika ohydnego bolszewika. Hej, 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 co koły, na nich zdrajce, łotry i matoły. Goń, goń, goń z pomnika bolszewika. Dziękuję państwu bardzo. Ja już jestem bardzo zmęczony, jest późna godzina, prawda? To może się spotkamy następnym razem. Prawda? Jeżeli mnie tu jeszcze zaproszą oczywiście. Zaproszą mnie czy nie? Wy zapraszacie, dobrze. To jest taka protekcja, nie? Troszeczkę. Dobrze, to na zakończenie ostatnia piosenka. Nie, ale będzie piosenka też ważna. Też sprzed kilkunastu lat, myślę, że cały czas aktualna. Bronić krzyża.
Jeszcze Polska nie przegrana, od Szczecina do Rzeszowa, póki Boga na kolanach, w głos prosimy ojcze prowadź. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Niech radują się rodziny, a ich miłość promienieje. My jak chleba okruszyny nieśmy wiarę i nadzieję. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czas są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Pamięć dziejów mocą naszą, mądrość ludu czas wysłowić. I choć nas wrogowie straszą, bądźmy wierni Chrystusowi. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czas są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Słabi się narazić boją, ale życia nie uprości uleganie paranojom piłatowej poprawności. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Nie zwycięży chora siła libertyńsko-agnostycka, Polska tysiąc lat już była, jest i będzie katolicka. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Nikt Kościoła nie pokona, a moc Chrystusowej chwały zawsze będzie sięgać ponad wszystkie ziemskie trybunały. Nie przemogli nas czerwoni, teraz czasy są łaskawsze, nam pisane krzyża bronić. Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze, wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.